Wyszło wszystko śmigać. Internetów już nie kradną. Przynajmniej liczę na to, że nie kradną. No i muszę zaczynać od nowa. Bo i tak był crash. A może nie tyle crash, co głupota pewno. Tym razem przyniosłem się do głupich Niemiec. Do Frankfurtu. Z Frankfurtu może mi internetu wkradnąć nie będzie i będą stałe klatki. Się zobaczy. Dobra, pokażcie mi to ulu-mulu. Najpierw pójdę sobie do tej wioski Wolków, a później wyżej poszukam broń czy coś. Droga do świątyni, nieznajomy, do nieznajomego kistym, bo to była jakaś misja poboczna, więc nawet się tym zajmować nie będę. A gdzie ta wioska? Dobra, czyli w lewo, a później w drzewo. Tędy. This way. O nie, to są konsacze. Ja nie będę ich bił ulu-mulu. Ja nawet nie wiem, czy chcę ich bić. Dajcie mi łuk śmierć. O kurde, lech tam jest. O, czyżby crash? Yep. Crash. Crash. Tak. Nie, orków Arktyki bić nie będę, bo mam ulu-mulu. Orków bić nie będę, bo mam ulu-mulu. Mówię o konsaczach. Konsacze bić będę. Bo zasługują. Chociaż sobie z nim poradzę. Ale jak widzicie, już to już jest trzeci crash w ciągu dzisiejszego strumyczka. A gramy od około 5 minut? Kurde, idziemy na rekord, moi drodzy. Fajna tabletka, muszę przyznać. No jest piękna, wspaniała. Prosto ukradziona z Wallpaper Engina. Przynajmniej tam. Goddammit. Woooo! Tam znalazłem. No i stamtąd pobrałem sobie filmik, że materiał ten filmowy, z którego zrobiłem. Z którego zrobiłem podstawę. Pod to tło na klucza. A powiem szczerze, że całkiem spoko wygląda. No shit. Chyba sobie żarty robicie. Tutaj konsacze, tam brzytwy. Jeszcze wolki dojcie. Dobra, boję się włócznika. Ulu-mulu. Albo się wydaje, albo masz straszne opóźnienie na streamie. A jeśli nie masz opóźnienia, odpisuję strasznie długo? W długim czasie? I konsacze to takie pipki. Nawet brzytwy są easy, easy. O kurde, dalej tu jest troszkę. Ja jej dzielę, no. No. Help me. Help me. Diego, gdzie jesteś? Czy wiem, że zasadzie cię tu Diego nie powinno być, ale przydałaby się pomóc mimo wszystko. No i znowu mnie biją, znowu mnie biją. Ja muszę się wycofać, crucifix i uleczyć. No nie, konsacz. Z konsaczem to jeszcze sobie pierdu poradzę. Widzicie, one hit, one kill. Dajcie mnie miksturkę, proszę, pięknie. Ja, ci 4 brzytwy jeszcze zostały. W dupala dostał. Dobra, 3 brzytwy. 2. Jeszcze jedna. Hop, hop.
Ja cięż, ile się tych brzytw tu narobiło. A przynajmniej trochę expa wpadnie. W sumie nie wiem na co to wydam, chyba tylko na akrobację i zręczność. A zręczność w sumie czemu nie będziemy napieprzać z tego boku czy coś. Oho, tu jeszcze brzytw od cholery, ale nie, ja tam nie idę. No, ja szczuję. Dlaczego mam wrażenie, że to się źle skończy? Znalazłem coś, czego raczej nie pamiętam, żebym kiedykolwiek widział. Jedna brzytwa, jedna to tam jeszcze pikuś. Że też łuk zadaje więcej obrażeń tego miecza. Chyba jednak muszę przejść na to bagno. Nic nie ma? Byłaby się jakaś lepsza broń. Takakolwiek. Ładnie, proszę. Liść dębu, to coś nowego, tego nie pamiętam, przynajmniej pamiętam, że kiedykolwiek spotkał. Liść dębu, niech będzie liść dębu. Łykowe ziele. Serafis. Zioła jak najbardziej na propsie. O kurda, to bije, jak to bije. Głupi jaszczu, ja cię pierdzielę. Ten to zadaje damage. I save, dobra. Chyba znalazłem wioskę Wolków. O, jeszcze jakiś szaman. Więc raczej z nim walczyć nie będę chciał, więc ulu mulu do łapy i lecimy. O, to Urszak pozdrawia przyjaciel. No cześć, przyjaciel ma ulu mulu. Dobry przyjaciel trzyma ulu. Jak się masz? Urszak potrzebuje ulu mulu dla... Może z ulu mulu przyjaciel przyjdzie. Trzymaj się. Co robisz? Urszak boi, że król Urszak zaczeka. Jak... Śniący ma się wkrótce przebudzi? Zważywszy wszystko, czego dowiedziałem się o tym demonie, wolałbym, żeby się zbyt... Podczas naszego ostatniego spotkania powiedziałeś, że twoi bracia zamknęli wej... Bracia Urszak, przyjaciel ta przyjaciel musi użyć magii. Gdzie mogę znaleźć? Musi iść do jaskini braci, ale trzeba uważać. Bracia Urszak nie lubią. Ulu mulu nie pomoże jak... Przyjaciel musi za figurka od... No dobrze, więc muszę znaleźć albo figurkę, albo magię. Dobra. Więc albo mogę użyć magii, co orkom się nie spodoba, albo mogę użyć figurki, co zresztą też orkom się nie spodoba. I tak, przegryw. Siema, panie Wolki. Tu Wolki sobie dansują. I wszyscy razem ręce w górze, tańczymy ulu mulu, ulu mulu, ulu mulu, tańczymy ulu mulu mulu, ulu mulu. Halo? Dobra, także tu mamy jaskinię.
Lepiej save. Co tu mamy? Oj, ile miksturków! Kurde, jasne, że okradam ich. Skąd te orki mają tyle miksturków? One są mądre? Z tego co kojarzę, tylko ci orkowie z kontynentu są mądrzy. A są jakieś dzikie, głupie orki. Cześć, okradłem cię. Gdyż jako, że mam ulumulu, to masz w nosie, że was okradam. Jocież, ileż magii. Wydaje mi się, czy jest z tego... Nie, myślałem, że więcej zrobili tych przejść, ale jednak nie ma ich więcej. Pa, ja, pa, pa, pa. Siema, worki. Choć chyba byłoby łatwiej, gdybym ich wszystkich wybił. Raczej to byłoby bardzo ciężkie, ale co? No. I w sumie chyba nawet nie byłoby szybsze. Aha, czyli tu mamy tą figurkę. Więc raczej to nie jest dobry pomysł, żeby wejściami wziąć ją. Prawdopodobnie się wkurzą odrobinę. Worki. To połażę sobie więcej, może coś znajdę jeszcze innego. Mam ulumulu, mogę robić co chcę. W tym kraść. W tym kraść. Okradam wolków. Bo mogę. Mam ulumulu. Chyba znalazłem jakieś więzienie. Przycisk. Mściwa stal. Miecz jaki znalazłem, fajnie. Mam nadzieję, że będzieś... Halo? Chyba, że może być tylko jedno otwarte na raz. Nie, ta nic nie daje. Mściwa stal, to jest lepszy miecz niż miałem wcześniej. Także nawet nie muszę iść, już widzę, do kupca. Bo już mam hardcore'owy miecz. Jakieś dziury wlazłem. Ciekawe, co tam się odbywało. Jakieś walki podwodne, gdzie te worki patrzyły z góry i tak robił łudzu, budzu, łudzu, budzu, łudzu, budzu od góry. Mam ulumulu. Mogę siąść na tronie? Nie mogę. Co to za luk wziąłem? Kły, 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 kły. Ludy od cholery. Luk, 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 luk. O, jest luk. A zawyję sobie, czemu nie? Zawołem sobie rogiem. Dlaczego to doszło, że 3 na 3 oryginalnie to BCG posiada jeszcze EPS? Wiesz co, nie mówmy, hop, dopóki nie przeskoczymy. Bo w sumie nawet nie wiadomo, co u Stranger, on może ma już PS4. Wątpię, ale kto wie. Ale faktycznie, już nasza cała trójka ma PS4. Ja mam PS4 Slimkę, Kondzio ma PS4 Pro, a tu nie wiem, jakie ma PS4. Pewnie nie wiem, co mu Bokosz przydał. Pewnie PS4 zwykłe.
ale jestem lepszy od pozostałej trójki. Wiecie dlaczego? Bo mam PlayStation VR, mam takie gogle. I gram w Super Hota. Dobra, jakie to dostałem czary mary? Uzdrowienie świata, przyzwanie, telekinezo, orkowe zaklęcie teleportacji, dobra. Dobra, save that. No tak czy tak, nie wygląda to dobrze. Też ma chyba slim. Będzie miał slim. On jeszcze nie ma. Jeszcze dwóch jest. Nie trzech. Dwóch. Jesteśmy lepsi. Jeszcze. Jest jeszcze inny sposób na wejście do środka. Na oświeconej kolumnie orkowie kawana zboczała figurka śniątego, która z kluczem do świątyni bracia Urszaka nie będą zachwyceni, gdy odkryją, że używam ich świetlejki. Powinien posiadać. No i tak źle, i tak niedobrze, bo i tak mnie zaatakują, i tak. No co zrobić? Jeszcze dodam, że wkurwianie levelowanie młot... Warframe. Dziękuję, proszę. On jeszcze nie ma, będzie miał. Ale już zapłacił, więc jakby już ma. Oni cię zabiją, grzesz telekinezy. O, to dobrze, że nie użyłem. Patrzcie, jaki mam miecz. Duży i wspaniały. Aha, jak ciemno. Jak w dupie u Dezyna. Tam, może już wiedzieć, używamy kodów i lecimy zabić tych? Może w sensie wiecie, no wszystkich. Tak, znaczy tak przejść grę. Od razu lecieć na szósty rozdział i zabić jak speedrunnerzy śniącego. O, kurde, szkielety. Za Beliara. O kurde. A co ty mi chcesz z tą pałką zrobić? Ważniejsze, ile mam strzał? Stychnie na całą grę i jeszcze dalej. Dobra. Albo mi się wydaje, albo tu, albo gdzieś dalej był taki mak. O właśnie, jest. Szkieletowy mak. Trzeba go ubić jak najszybciej. Dobra, i z główki. O kurde, szkielet bije ten wojownik. Trzeba sobie coś zjeść, winka wypić, czy coś. Grzybki, jak najbardziej grzybki. One mi tak dużo podnoszą zdrowia. Ryżówki. Grzybków, więcej grzybków. Lubię grzybki. Więcej zapisów, więcej. Tu są pozamykane. Tam na dole była jakaś kwiata, też pozamykana. O, tutaj jakiś.
Śługi miecz, a to chyba moje. Zajebiście. Się nazywa FXP. Jakiś zwój, co to za zwój dostałem? Halo? Magia, magia, jak... O, jest magia. W sumie nie ma pokazanego. Ha, przemiany, przemiany, przyzwanie szkieletów, przemiany. Przemiałowanie. No chodź na solo. Wiecie, co się w tym momencie robi? Save'uję! Da, tu mam przyciski. Aha, dobra, pamiętam. Trzeba to wszystko przesunąć w odpowiedniej kolejności. Kurde, no już się Sherlock. Wcale nie. Ta kolejność była pokazana tam przy tamtej bramie. Czerwony, żółty, fioletowy, czerwony, żółty, fioletowy, czerwony, żółty, fioletowy, czerwony, żółty, fioletowy. Czerwony. I się pojawi pewnie pieprzony demon. O, nic się nie pojawiło. Żółty. I fioletowy. O nie, światło. Oddajcie mi światło. Yeah, I did it. Kaccenki, rozumiecie to? Renderowane kaccenki. Takich rzeczy to tutaj nie ma. Tutaj nawet się otworzyło coś. Nawet się żaden demon nie pojawił. Znaczy w sumie jeden demon mógłby się pojawić. Ale no nie można mieć wszystkiego. Ważne, że mamy Dezena, Ośka i Arktiego. O, jednak jest demon. Kurde, jaki sneaky peasy. Nikt się go nie spodziewał. Taki hiszpański demon. O kurde. Ile szkieletów. Szkielet, 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 szkielet. Więcej szkieletów. O, miksturki. Miksturka. Wow! Pełzacz. Bardzo pełzacz. Nie ruszę już. Jep, nie ruszę się. Tryfawy ostrze. Kolejny mieczu. On będzie lepszy, czy? Nie, gdzie tam. Tam ściwa stal znaleziona w mieście Worków. Najlepszym mieczu na świecie. Ej, bo się zgubiłem. Już ma ktoś jakąś mapę tutaj? Ej, bo prawie przycisk myszy nie działa. Bo muszę w końcu tą myszkę kupić. Jakaś mumia. Chodź, mumio. Głupia mumia. Nawigacja Dezen 3. Hmm.
O kurde, jak to opiekuny biją. Jak to opiekuny biją. To mocno. Talos VR miał premierę przy... Ej, tak? A, czekaj, on nie zna PSVR na PlayStation? Jak tak, to kupujemy. Instant. Instant buy. Ściągamy jeszcze dzisiaj i dzisiaj gramy. Chyba, że to będzie jakaś... No... Cena nie wiadomo skąd, no to wtedy to nie. To nie. Choć bardziej to muszę tą myszkę kupić kupioną. Myszkę, klawiaturę. Ja mam wszystko, co do komputera szczęśliwego jest potrzebne. Brakuje tylko myszki dobrej klawiatury. I w sumie kuszą mnie nowe sławki. Tylko mam precedentarus, ale to nie szanuję. To nie szanuję. Szkielet się zepsuł. No co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Trzeba się wycić. Grzybków nie ma? A tu jest sobie wpierdziele. I ulumlu. Podpowiem, że zaczyn... LBS płyty, a właściwie z dodatkiem do AG. Kto zgadnie, co to? Bo tutaj zaczyna się nalagami. Ja widzę. Ne... Ne... Nekrofilia Simulator? Ty, a ten skąd tu się wziął? Panie! Nekrofilia Simulator? Bagienne ziele dało początek vegan coli. Ty, ale ty nie obejrzałeś bagiennego ziela. Bagienne ziele to ty szanuj. O kurde, ile tu szkieletów. Mam i ja. Zaciukają mnie. Bez i spierdzielamy. Przechrząszczkowanie za mną. Biegną dalej. Ha! Stchórzyły głupie. Ty poszę. Ty, bo tam były szkielety wojowniki, a ty zadają damage. Ty ładny. Zbierało tych szkieletów. Mikrotransakcje wszędzie. Idź pan z tym. Nie, szkielet. Szkielet maguś.
Już nie masz szkieleta, Magusia. Kolejny poziom i co ja porobię z tym całym expem? Ja mam tyle zdjęła, że... Mam złe przeczucia i to bardzo złe. Tak jakby... Okej. To coś znaczy. Ja z tym przylazłem. Tam mogę iść. Tutaj pamiętam, że były właśnie te schodki, które się później tak jakby osuną. Aha, tutaj jak przechodziłem, tam było zamknięte, więc kij z tym. Ziółko. Zobaczę, co jest na przodzie. A na przodzie jest zamknięte. Cóż, wolałbym, wolę, żeby było zamknięte, niż był jakiś tam walk dziwny. Jakiś wymaksowany walk. Dobra, przyciski. Najpierw sobie, nie wiem, to przesuniemy. Fuck. Wow! Wow! Co za dziwny dźwięk. O, fuck, fuck, fuck! Już wiem, co to za dziwny dźwięk. No, co było ostatnie? Tyle 3 jajko. 833. To był najnowszy save, dobra? Czyli lepiej ten, czyli to sobie przesuńmy. Yes! Działa. Jej! Czyli tak, otworzyło się przejście tu, tu i tu. Czy przejście się otworzyło? Najpierw sobie pójdę tu. Jakiś sejwik, rzecz jasna. Bez sejwiku, oje. Bez sejwiku to już. Hop. 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 No cież. Jak ja tego nie lubię. Dwa opiekuny, dobra. Najpierw na jednego się rzucimy. Salam alaikum. I teraz na drugiego. Hejo. Jak te wolki przywalą, to inny los. A może mam jakieś magię uzdrowienia się? A to już kij. Mińsko, więcej Mińsków. W Mińsku najlepsze jest Mińsko. Ja cieszę, żebym sobie jakieś Mińsko zjadł.
Ej, jestem niewidzialny. Ja chcę być widzialny. I pytanie teraz, który to był safe? I ten. Tu zmasakrowaliśmy tego orka. Mam dziwne przeczucie, że jak pójdę ten, to trafię do tamtego wcześniejszego miejsca, tam gdzie się ta krata otworzyła. Tylko, że tu mamy po drodze pełzacza. Więc mieliśmy wybór, albo iść na pełzacza, albo na orków. No to pójdę na to i na to. Jep. Tu jest krata. A tu jest to. Czyli jeden miałem rację. Czyli to i to prowadzą nam tego samego miejsca. Pytanie, do czego prowadzi to? Do zbawienia. Tajemnicza kapliczka. Mówisz, że nie mogę tego podnieść, co? Dobra, to nie podnosimy. Mumia! Śmiertelny! Jak przymierzę zakłócać mój spokój? O nie! Gotuj się na śmierć! Jeszcze się przekonamy, na kogo przyszła pora, ty gnijący ochłapie. O kurde, jak to... Ej, to mnie coś bije, to mocno. Ja ci dam, ty kurde. No jeszcze raz pierdzielnąć mu. Ty gnijący ochlapie. No i załatwiłem gnijącego ochłapa. Nie taka ciężka ta mumia była. Co tu mamy? Zwój. Co tu mamy? Miksturki. Więcej lewitujących miksturek. Ale co to za zwój był? Tak a propos. Przemiana wilka, okej, to szczura, chrząszcz, telekineza, przydanie szkieletów, uzdrowienie, istna burza, deszcz, puknie. Śmierć ożywieńcom. Obrażenie od magii 99999. Noise. Telekineza. O. Użyję sobie telekinezy, żeby ściągnąć te napoje. A, już trzeba. Pierdzielić tamte miksturki. Czyli zabiliśmy gnijącego chłopa. Jest jakaś tabliczka. Co to ja? Czym ja to wsadziłem? Co ja wsadziłem? Ścina światu. Ten miecz należał do zramienionego ożywieńca kapłana orków Warak Hashoya. Niestety po tych wszystkich latach nie nadaje się już do użytku. Może da się go wykorzystać w inny sposób. Więc używamy go jako przycisk, jako wajchę do otwierania drzwi. Każdy miecz się kiedyś tak kończy. Tak to teraz jest z tymi mieczami. Kiedyś wielki, pradawny, wspaniały miecz, którym rozcinano światło. Teraz to jest puczka do kibla.
Widzę, że Beziu się nie patryczkuje, on szanuje. On szanuje takie rzeczy. U, przełącznik. Tylko, że jeszcze wcześniej safe. Mam złe, ale to bardzo złe przeczucie. Szała. O, po prostu kolejny gnijący ochłap. Dobra. Siema, gnijący ochłapie. Śmiertelny. Brzydki. Twój czas właśnie dobiegł końca. Ależ skąd kobiety i gnijące mumie przodem? Nie zadaje jakoś dużo damage'a. No już mi dwa levele wpadły. Głupia mumia. Dobra. Save'nąłem? Czy nie? Dammit. Są kolce. Tam raczej bym nie chciał wchodzić. Jep, są kolce. To ja tam nie chcę wchodzić. Nie wiem, save'nąłem czy nie save'nąłem. A zrobię kolejny save. Sejwuj, mejmy, sejmuj. O, pięknie. Fuck. 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 YouTube pad. Upada. YouTube otopad. Aha. Drugie życie mnie czeka. Dude Perfect mają coraz słabsze trickshoty. No. To jest dyam. Czy YouTube już dawno upadł? Nie wiem. Aha, dobra, ogarniam. Ta-da! To się za trickshot. Osia za trickshot, aha. Gniewno stal, jak się boję, gniewno stal. No. Dobrze, że czasami przeszukać sobie mumię. No nieźle. A, jednak można z tym sarkofagiem coś zrobić. No, i wszystko jasne. No i sejmuj i wejdę na to. I nic się nie stało. Więc po cholerę jest ten tu przycisk. Dobrze. Dobrze. Czyli zabiłem dwie śmierdzące mumie. Okej. Okay. I żyję. Co wy tam rzuciliście? Się boję zerknąć. Boję się zerknąć. Co wy tam wsadziliście? Przerażające. Strzelanie do celu. Mówicie. Powiedź, pełzacz świątynny. O, świr sekty. Siła. Odejdź stąd, nie...
A co? Tak! Powstrzymam cię! Nie przeszkodzisz, mistrzu! Nie próbuj mnie atakować! Arcykapłan przekazał część swojej mocy mistrzowi Kalomowi i nam! Ja ci pokażę. Przygotuj! No nieśmiertelni po byku, widzę. Już cięższa bitwa była z mumią. A przypominam, że mumia była śmierdząca. No. Po zabiciu świra sekty trzeba to jakoś uczcić. Trzeba. Kurde, no. Wiadomo, to trzeba. Dziękuję. Tu coś jest. Tutaj też niby coś jest. Te rozmowy z mumią są najlepsze. No kurde, no oczywiście. Oho, kolce. Ja na te kolce bym uważał. I w ten sposób też zapiszę. To chyba nie tak miało być, ale... Dobra. Okej. Jakieś przyciski czy coś? Coś ciapnąłem. Się otwiera coś? Lol. Kurde, no. Jolo. Aha, przeżyłem. Fak. Aha, uciekłem. Ale więcej tu już nic nie ma. Chyba. Rzecz jasna, safe. O nie, to są znowu te kolorki, żółty. Żółty. Czerwony. Przycisk. A nawet dwa. To chyba też nie miało tak być. Dobra, czyli wiemy. Czerwony, żółty. Czekaj, tu który jest żółty? To wygląda na żółty. A tu z kolei wygląda na. O, to jest niebieski. Tak jakby. Czerwień, żółć. Czerwień. Oczywiście jakaś miksturka musi być do kompleciku i tradycyjnie safe. Metodą eliminacji doszliśmy do rozwiązania. A i owszem, widzisz, jak nie wiesz, to wiesz.
Nie, otworzyłem drzwi. Żółty 1000. Szarzy 200, bo więcej nie mam. Więcej nie mam, sorry. Chciałem brzydką mumię. Tam jest jedna mumia. Tam jest kolejna mumia i kolejny strażnik. Dwie mumie z głowy i nie, dwóch strażników. Choć no, mózg mają mumii, więc... Dajcie grzybków. No. Niedobrze, nic nie widzę. Znaczy coś tam widzę, ale nie tak dużo, jakbym chciał. Najlepszy łucznik na świecie. I wpierdzielamy ryż. Konary się wypalił. No niedobrze właśnie. Hej, za 9 godzin będzie ta taka walka mechów, ale takich prawdziwych mechów. I jakich mechów? O co ci? Legolas z Dildo Bagginsem. Dokładnie, ten sam. Ale przecież mechy są takie pedalskie. Za 9 godzin to ja do roboty. Co ty? Na nockę idziesz? Sawololo. Bo mi się wydaje, że ja mam takie przekrwione troszkę oczka. Mogą mi się wdawać. I więcej ryżu. No to fajnie. Idę się nawalać na dwóch strażników. A to jeszcze da się ogarnąć. Dobra, nie chcę mi się bawić z zupkami. Maksymalne do punktów życia. Kurde, jasne. Im więcej zdrówka, tym weselej. I tutaj dojemy ryżu. I piwka się dopijemy. Nope.
Tu tam na dole coś tam jest, ale tam jakoś nie mam ochoty schodzić. Więc save'ne, oczywiście. Najważniejsza rzecz, która mnie już myślała przy okazji jedzenia, to wymioty. Wow. Lololololol. Przeżyłem. I'm alive. Chyba wydaje mi się, że w złe miejsce polazłem. Albo w to samo? Czy tam nie ma kolejnej mumii? Nie, tam nie ma kolejnej mumii. O, Uriel widzę. Ale tam nie widziałem mumii. Gdzie ty tam widziałeś mumię? Ej, to tu jest... To tu są dwa pierdzielone demony. Ki, idziemy na solo. O, pójdę. Lepiej, nie chcą gadać. Bliżej jeszcze demoniska. O, no. Jeszcze raz. Kurde, głupie demoniska. Ubite. Mikstureczki dawaj. Mikstureczki. Pyk. 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 I pyk. Mumię widzisz w tym tęczu. Ja nie widziałem właśnie. Gdzie ta mumia? Gdzie ta śmierdząca mumia? Wejście i to mam przełącznik. Domyślam się, że go mam przełączyć. Ale w zasadzie no nie mogę. Nie, to nie. Łaski bez. Widzę, że wszystko ma swoją kolejność. Kolejne demoniska, ale dobra, za chwilę tam pójdę. U, tam można dalej przejść. Ja to idę w takim razie się bić z demoniskami. Już myślałem, że tu są trzy demony. A są tylko dwa. Pomniejszy demon, aha. Martwy demon. Martwy demon. Martwy demon. Leży z demonem. Poszczę bohatera, uuu. Jestem wystarczającym bohaterem, żeby dzierżyć ten miecz, bo widzę, że ten miecz jest słaby. Będę dzisiaj próbował kończyć Wozgen? A dam radę? Bo z tego co ja pamiętam, jeszcze będę musiał wyjść z tej świątyni. Oj, rany. I tego przyciska no nie przełączę, no nie ma bata. Powinieneś dać jadę. Bo wiecie, jestem w tym, że ja tu do roboty mam na rano. Nie wiem, czy nie, na przykład w ciągu 2-3 godzin dałbym jadę to skończyć. Jeśli tak, to jak najbardziej możemy. Spróbujemy skończyć. Powinieneś dać jadę, a czekaj, nie? To tak, tak czy nie? Stąd tamtą przylazłem, jeszcze tylko tutaj nie byłem, a tam są kolejne demoniska. Nie wiem, ale idę. A przem są demoniska. Właściwie to jeden. Albo jest jakiś niewidzialny demon. Tam będzie spoko topły. O, mogę przełączyć, ale zanim to przełączę, save. Coś przełączyłem. Czego nie dałoby raczej jadę? No to spróbujemy.
Czemu nie, czemu nie? Nie mam nic przeciwko. Jak na razie nie było od około godziny crasha żadnego, to dobrze świadczy. To dobrze świadczy. Widzę, że tutaj w domku uśniącego jest całkiem spoko. Bo z tego co pamiętam, muszę jeszcze po wyjściu iść do Xaldasa, później zbroję znaleźć, rozpieprzyć kopca Rudy. No i dopiero wtedy pójść śniącego ubić. Domyślam się, że nie dam rady śniącego ubić i będziemy musieli na cheatach grać. Oczywiście spróbujemy na początku legalnie przejść, no ale jak wyjdzie, tak wyjdzie. Jeszcze wieża, no właśnie mówię o tej wieży. Po tą zbroję. Po tą ostateczną zbroję nad zbrojami. Jest! Odblokowałem wszystko. Tam są draki, pancerz, to bo właśnie do starego obozu. A wypadałoby zrobić jakąś rzeź w starym obozie jeszcze. Ale powinieneś wybić stary obóz na easy. Kurde, no fajnie by było. Tak, wymordować wszystkich. Mam bardzo złe przeczucia. W zasadzie to ja cały czas mam złe przeczucia. Tu widziałem jakąś dziurę i chyba mam przez nią wejść, bo jak patrzyłem wcześniej na to wejście, to tam były kolce. I myślę, że oni usilnie chcą, żebym poszedł naokoło. No patrzcie. Kolce. Dziura. Widzisz od boku tego budynku od fiontu. Właśnie to zauważyłem. Mam pinać, dostałem pufy. To dobrze? O, śmierdząca mumia. Ej, ona nawet nie rozmawia ze mną. Tylko napierdziela od razu. Nie, to nie. Nie chcesz gadać, to nie. Daj mi ten pradawny miecz. Przedziwny miecz. On jakiś zadaje damage, czy go tu nawet nie ma? Gdzie tam? Pewnie jest tu w pozostałych. Ostrze roślinać światów, ostrze czasu, gniew demonów, przedziwny miecz. Kurde, no widzę, że no mieli frajdę przy tworzeniu nazwy. Głupia mumia nie chciała ze mną rozmawiać. Pewnie tekst zapomniała. Pomyślała, a pieprzyć to, po prostu go zabiję. A tak naprawdę no, nie dała rady mnie zabić, bo byłem zbyt dobry. Dlatego wszedłem dziurą. Dobra, czyli kolejny miecz mamy załatwiony z głowy. Trzecią mumię załatwiłem. Tam są pełzacze. Dlaczego odnoszę wrażenie, że tam można jakoś wejść? Czyli dobra, tutaj było to przejście takie. Spokidoki. O, chyba znalazłem to przejście. Ale wrócę tu jeszcze za chwilę. Trzeba ubić pełzacza. Kurde, no jeszcze żadnego crasha nie było. To rzecz niesłychana, ja nie wierzę. Mumia powinna ci postawić pół litra. No powinna. Znaczy sobie tego nie wyobrażam. A jednak widzisz, a jednak wyszło jak wyszło. Gdzie ja jestem?
tutaj. Nie wiem, gdzie jestem. Pójdę tam później. Wszędzie pójdę później. Później, ale to później. Zejdę sobie tam na dół, bo mogę. Chyba mogę. Hop. Czyli jednak miałem rację, że dotrę do tych pełzaczy i do tej dziurki, tego okienka na lawę. Dwa pełzacze, okej. Easy peasy. Jest jakaś może nagroda za moją dociekliwość, cokolwiek? Jakieś barbarzyńcy, napoje, jajo, napój. Dobra, co to za miksturka? To tylko zwykły miksturek. Jakie to silne. Akceptuję ten dar w imieniu Inosa. O, i crash. Nie, niemożliwe, jak mogło się to stać? Nie wiem. To był ten safe. Yep, i mam ten topolek już na plecach. Także jazda za ojczyznę. To jest Gothic, to jest Crash Bandicoot. Co my tu mamy? Dziennik. Poczytajmy. Daj od bogów. O, dziennik. Znalazłem jeszcze na braku jakiego kartek. Dzień. Bo myślę, nie chce mi się tego czytać. Czyli gościu po prostu tu zamieszkał? A co to jest? Krzesełko czy co? To jest kufel. Dziwnie postawiony kufel. Ile ludy, o rany. Jakbym już nie miał około 8000 brak ludy. Po co? Wezmę więcej. Ci biedacy głodują na górze i walczą każdą byłkę ludy, a ja mam tyle ludy, że no kurde. Wielkie panisko. Pan nad panami. Kurde, ludy ma. Bogacz. Dobra, sejwisko. Wrócimy się tędy, którym przyleźliśmy. Czyli tutaj mamy wszystko ogarnęło. Fuck. Panie Gothic. Panie Gothic, przestań pan. To tak się nie robi. Panie Gothic. Ty łysa mendo. Spadł ze skały i sobie ten głupi jej przepalił. Owszem. O, a tu mamy twarz demona na drzwiach. Wow! Ja cię zapomniałem. Fuck? Okej. Dobra, jeszcze nie byłem tutaj z boczku. Chyba. Exploration dalej. Chodź, mumio. Zabiję cię z łuku, zanim jeszcze dojdziesz. No, albo i nie.
i fanatycznego strażnika mamy. O. No dobra, mięsko. Wow, ej, kiedy ty przylazłeś? Ja ci... Zagapiłem się na mięsko. Głupia menda. Nawet nie da człowiekowi zjeść spokoju. Dobra, gdzie jest moje mięsko? Pięć godzin później. Dobra, idziemy dalej. Aha, dobra. Ten stolec był tam wcześniej. Chodź, chodź. I mięsko. Skoro mam tyle mięska, to zasmakujemy. Tyle mięska w całym mieście. Nie widziałem tego jeszcze. Popatrz. O, popatrz. Szeroki mi... Zapisałem w ogóle? Ulicami. Gdzieś tam. Chrabąszami. Popatrz. O, popatrz. Wiatr wspomnienia. Coś tam, coś tam. Zielona kropka, coś tam. O, nie mogę tego przyciska se przycisnąć. No, trochę przypał. Wow! Wow! Damn it. Cześć, panie świątynny pełzacz. Też spadłeś w bagno? Kurde, no widzę, że też. Fuck. Ale naprawdę tego przycisku nie mogę sobie przycisnąć? Halo, to jest oszustwo. Ja chcę go przycisnąć. Opa! Hop! Wow! A, jednak mogę, patrzcie. Ej, gdzie ja jadę? Nie chcę jechać nigdzie. Ej, co to za oszustwo? Cześć. Co to za znak? Przełącznik. A, to od windy jest, dobra, dobra. Wiecie, chyba sobie zapiszę. To chyba zły znak. Aha, dobra, te przełączniki otwierały coś tu, jak byłem tam, czyli dobrze przyszedłem po ten przełącznik najpierw. 5 godzin później. O, dziękuję. Takie małe pytanko w takim razie. Czy tutaj coś jest? Nie, to jest zamknięte coś. I co się stanie, jak ten przycisk nacisnę drugi? O! Demony. Nie wiem, czy demony się pojawiły, czy...
No nic, najwyżej będzie więcej expa. Boże, tu się właśnie otworzyło coś. O kurde, pełzacze. Pełzacze. Shit. A kysz! Idź stąd. Pojedynczo was załatwię. Chodź o to się. No, co, stworzyłeś? Tam jest topór spoko, a już mam tu spoko topór. Jest jakiś inny spoko topór? Dobra. Czyli wzywamy windę i jedziemy w górę sobie. Gdzie moje światło? Jedziemy w górę. A, dobra, tylko w dół leci. No, no czekam. Spokojnie. Tam będzie 5 lat, topór, safe. No to safe. To jest dobry moment, żeby save'a zrobić. I pójdę naokoło. Nie chcę jakoś spadać. Jak spadnę, to będzie przypał i sobie znowu ten przypalę. Pójdę kanałami. Każe 5 sekund jest dobrym momentem na save. Dziwi się. Save'y są ważne. Są istotną rzeczą dla każdego gracza gotikowego. One są ważne. No, żeż kurde. Żeście w makarenę. Dobra. Łogo bogu. I to się szło gdzieś tu. Mówi, że tu jest jakiś fajny topór. O, jest 5 tyla, faktycznie. To jest dobry mi topór? O, jest nawet lepszy od mojego. Uuu, stuwa cała. Kurde, jasne, bierzemy. Miksturki sobie dziabniemy też. O, czy to nie była przypadkiem miksturka dodająca zdrowia? Let me see. Yep. Jakaś gryota, nie wiem po co to jest wydiążone w ogóle. Ale dobra, niech sobie będzie. Miksturki lewitujące, jak najbardziej na propsie. Dajcie mi telekinezę. Mogę użyć telekinezy, nie mam trzeciego kręgu magii, więc lipa. Ale mogę sobie czary mary zrobić. Jeszcze tu sobie zrobię czary mary, bo to chyba jest miksturka zdrówkowa. Ją też do Szwecji chciało wywalić. I to czy to jest ta miksturka? Tak, to są dwie miksturki zwiększające zdrówko i ja szanuję takie miksturki. Ej, tu jest... To siły. To zwiększające mocno siłę.
Kurde. Bonus do maksymalnej many, a to nie zwiększa przypadkiem? Zwiększa, zwiększaj to, ostro zwiększa. Będę czarodziejem nad czarodziejami. Tylko sobie muszę zdrówka uzupełnić. Miałeś tam jeszcze miksturki na siłę. Witam dla miłych panów. A ja też nie witam. Tak. Same stare dupy tu są. Bez i to koks. No kurde, no oczywiście, że koks. 114 siły ma. Mówisz, że gdzie jeszcze są miksturki siły, bo nie widzę. Chyba, że gdzieś przegapiłem. O nic. O kurde. Cześć. Mogę cię zjeść? Papa, mięsko. Czyli on mi załadał mniej więcej 50 punktów zdrowia, z tego co widzę. Wypiłeś. Aha, miałeś na myśli te miksturki, które już miałem. No dobra. Zabijmy demona. Nawet dwa demony. Demona i jego... nie wiem. Demonice. Tu jest kolejny demon. Wpierdzielmy demonowi. Czy każdy chce wpierdzielić demonowi? Bo to takie satysfakcyjne i ojące. Kiedy wpierdzielasz demonowi. Dobra, czy my znajdziemy tu dość ciekawego, czy więcej demonów? Krzyk wojownika, kolejny topy. Doby? A nie, znaczy doby, ale mam już lepszy. Bo to topór z ultra lekki metali. To był większy od niego, a machę nim jak patyczkiem. Nie, po prostu on, Beziu jest super koksem, on ma siłę, on... on wiesz, no... no... miksturki pił. On miksturki pił. Dlatego może. No chodź, kicz. Ktoś wyciągnął miecza, zapraszam. Cześć. Czy mi się wydaje, czy on ma czerwone oczy? Znowu. Co oni chlają na tym bagnie? Mithrilu, a nie, czy to i lot. A skąd wiesz, może to są jakieś zagubione historie Władcy Pierścienia? A ten demon to jest tak naprawdę brzydki brat Balroga jakiegoś tam. No i jak, nie, jak zauważyliście, crash. Dobrze, że zapisuję sobie. Co 5 sekund. Się najeją, to ma czerwone. Dlatego ustali dzienną policję Zila. A ten gościu, no... nieco... nagił tą zasadę dziennego Zila. Tutaj nic i mogę co najwyżej iść tutaj. Wygląda to złowego. To ost bardzo. Kolejna mumia. My swoje, wozgę swoje. Musisz tutaj zawrócić. Nikt nie ma le... O, faktycznie ma god mode'a, idę stąd. Tutaj musi... Uwielbiam zniszczy. Ale ja właśnie powiedziałem Boko, że jeden z Balrogów. Nie, że jeden, bo ja wiem już o tym, bo w grze. O, w grze mówisz, że jeden z Balrogów. Tam jest taki jeden z Balrogów. Także ja wiem, że jest kilka Balrogów. Zacznijcie mnie słuchać! Chyba, że chcesz się ze mną kłócić. Ale ja wiem. Trzeba teraz wrócić, on to wrócę.
Bo widzę, że ta mumia no nie zginie. Głupia mumia, która ma Gold Moda. No dobra, to lecimy w takim razie do Xardupy. Safe. Ma zawsze rację, nawet kiedy jej nie ma. No dobra, ale w tym wypadku... Ja naprawdę mówiłem, że jest kilka. Jeden z... A jak nie wierzycie, to się cofnijcie. Znajdźcie sobie, nie wiem, powtóreczkę i tak było. A jeśli nie, to się przejęzyczyłem. Bo na pewno jest więcej niż jeden Balrog. Wiem, bo w grze to mówiłem. A w grze raczej kłamać nie ma, nie mogą. Znaczy w zasadzie ja się nie trzyma kanonu jakoś bardzo szczególnie. Więc no... Wiadomo. I też można by to patrzeć jakoś między palcami. Ale tym razem wiem. Ale jeśli chodzi o to, to prawda. Ja mam zawsze rację. Nawet dzisiaj nie. Kurde, dwie mumie chyba kościotrup. Aha, jeszcze szkielet mag. Proszę podać materiał winę do analiźnie. Proszę. Pamiętam do dziś w drugiej części Lord of the Rings Genal mówił, że to jest... Że to jest prastary, to chyba jeden z prastarych demonów. Czyli jeden z, czyli jest ich więcej. No i to samo mówiłem przed chwilą. Dlaczego wy insynuujecie coś, co nie wiem co jest? Wy naprawdę mnie nie lubicie. O kurde. Tak, idę stąd. A, i co teraz, Freyr? No i co teraz? Co teraz? No i co teraz? Co teraz, kozaku? Gdzie moje miksturki? Tak, naprawdę wiemy, że tak mówiłeś, ale ciśniemy ci skill, żebyś popadł w paranoję. Ale jesteś gdzieś winie. Jestem wrażliwy. Ja mam leciutkie serduszko, ono nie wytrzymuje takiej presji. Jesteście źli, jesteście potworami. A myślałem, że to ja jestem psychopatycznym mordercą. Butno mi teraz. Dobra, także został tutaj jeden starszy i szkielet mag. I tam inny opiekun. Niby taki koch zaginął na trzy hity.
Dobrze, że nie powiedziałeś, że jesteście demonami, jesteście źli, bo bym musiał wydawać za naciuchy po 700 zł. Nie rozumiem, boko. Dlaczego musiałbyś wydawać się? Ale nie rozumiem, tego już nie rozumiem. Ale że o luj chodzi. Demon tak, budzę za... Aha, dobra, w sensie, demon, bogactwo, część gówna. No ale zacznijmy od tego, że demon jest biedny i jest Polakiem. Także no wiesz. I co, kiasz? Nie ma kiasza. Dobra, wyciągamy ulumulu, choć czuję, że ono nie pomoże już. Choć to jest w sumie... Jeżeli dzielić to... Save... I się teleportniemy. Bractwo... Magowie wody, sopę lodu, ognis i teleport nekromanta. Oby nie skraszował, nie skraszuj. Skraszowało. Kurde, no nie dobrze. Znaczy po tym co on czasami daje na single quest, to mam wrażenie, że jest Polakiem sprawianym czemu. God damn it. No nic, muszę zdecydować wszystko, więc z tym się włączy na chwilę, chyba.